Dzień dobry. Dzisiaj mam przyjemność przedstawić kompletną nowość i to z którejkolwiek strony by na to nie spojrzeć, no bo jest to nowy produkt w naszej ofercie. Nowa klasa urządzeń, bo to pierwszy odtwarzacz płyt i nowy producent w ofercie C4i. Francuska firma Magnetar. Ci ludzie postawili sobie za cel, by przywrócić dawny blask, dawną świetność sprzętowi audio-wideo. Kiedyś te urządzenia były czymś znacznie więcej niż tylko narzędziami, które mają wypełnić postawione przed nimi zadania. One miały dawać mnóstwo radości, frajdy, satysfakcji z obcowania z czymś pięknym, dopracowanym, zaskakującym swoimi możliwościami technicznymi. Za takimi urządzeniami stały zespoły inżynierów, prawdziwych pasjonatów. Projektowali je najlepsi designerzy. Wystarczy wspomnieć firmę Braun i Dietera Ramsa. I do czegoś takiego właśnie chce powrócić firma Magnetar. I taki właśnie jest ten UDP-800, który dzisiaj przedstawiam. Dopracowany w każdym calu, wykonany z najlepszych materiałów, z bardzo ciekawymi rozwiązaniami, ze starannie zaekranowanymi komponentami wewnętrznymi. Postaram się jak najwięcej z tych rzeczy dzisiaj pokazać. Warto dodać, że jest to nie tylko odtwarzacz płyt, ale także urządzenie sieciowe, czy po prostu odtwarzacz plików. Możemy tu przeglądać zasoby sieci lokalnej, czy SMB, czy NFS. Otwierać naprawdę szeroką gamę formatów, w tym także obrazy płyt Blu-ray, ISO z możliwością przeglądania menu. Można by zadać sobie dzisiaj pytanie, czy dzisiaj w ogóle potrzebujemy czegoś takiego jak odtwarzacz płyt, kiedy jest tyle treści dostępnych w sieci, kiedy mamy przeróżne usługi streamingowe w chmurze, zarówno dotyczące treści wideo, jak i audio. No tak, ale myślę, że wielu z nas posiada kolekcje płyt przez wiele lat gromadzone. Z tymi kolekcjami wiążą się przeróżne emocje. Pamiętamy w przypadku wielu z tych płyt, jak one były zdobywane, co one oznaczały, od choćby taka płyta, pierwsza płyta CD w moim posiadaniu. Pamiętam, że był to prezent i pamiętam, że musiałem kilka lat jeszcze poczekać na jakieś urządzenie, aby móc ją odsłuchać, więc szkoda byłoby dzisiaj nie mieć takiej możliwości. Jeśli więc ktoś posiada kolekcję płyt, to myślę, że taki Magnetar byłby znakomitym sercem, centrum jego systemu audio-wideo. Muszę tutaj też dodać, że oczywiście nie jest to urządzenie, które potrafi wszystko, bo przez chwilę już miałem taką myśl i taką nadzieję, że wreszcie udało się znaleźć coś, co zaspokoi wszelkie potrzeby, ale oczywiście nie jest to możliwe. Więc jeśli posiadacie bardzo duże kolekcje plików audio-wideo, to tutaj nie ma narzędzia do wygodnego ich przeglądania. Nie ma czegoś takiego jak Poster World Zido, gdzie możemy przeglądać okładki, plakaty, informacje o artystach, czy wyświetlać sobie trailery. Tutaj mamy po prostu eksplorator sieciowy, możemy te zasoby przeglądać i możemy każdy plik odtworzyć. I nawet już widziałem, że ta maszyna radzi sobie z plikami, z którymi inne miały problemy. Nawet przygotowując się do tego nagrania, podłączyłem tutaj do gniazda USB czytnik kart i ten Magnetar nie miał najmniejszych problemów, żeby wyświetlić mi film taki surowy z aparatu. A to wcale nie jest takie oczywiste i takie częste, więc naprawdę jest to potężna maszyna. Jest to nasz pierwszy z nią kontakt, więc na pewno nie wiemy jeszcze wszystkiego, nie wszystko się uda w tym filmie pokazać. Na pewno będziecie mieli pytania
Jeśli tak będzie, to piszcie śmiało w komentarzach, w e-mailach do nas. Będziemy sprawdzać te wszystkie rzeczy, będziemy się konsultować z producentem. Wiem już, że nie ma tutaj polskiego interfejsu. Mamy do dyspozycji język angielski, francuski, jeszcze kilka innych. Polskiego jeszcze nie, ale ma się to zmienić. Zależy to oczywiście od sprzedaży w naszym kraju, więc możecie pomóc. Tymczasem zapraszam do bliższego zapoznania się z tym urządzeniem. Magnetar, to słowo oznacza pewnego rodzaju gwiazdę neutronową i stąd te kosmiczne tła w interfejsie. Możemy przejść sobie menu ustawień. Najpierw wyświetlanie, proporcje obrazu, standard systemu telewizyjnego, rozdzielczość. Tutaj się nie wyświetla 4K, bo po prostu mamy podłączony telewizor Full HD. Ustawienia HDR, Dolby Vision, przestrzeń barw, co mamy dostępne, głębia kolorów, funkcje 3D. Następna zakładka to audio. Ustawienia wyjść cyfrowych, SPDIF, HDMI, maksymalna częstotliwość próbkowania DRC, wyjście SACD, priorytet SACD, wyjście DVD, audio, odtwarzanie, funkcja auto-odtwarzania, ustawienia sieciowe, BD Live Connection, to tutaj jest pewna nieścisłość w nazewnictwie, bo przy odtwarzaniu płyt Blu-ray pojawiają się komunikaty o Buda. To właśnie dokładnie o to chodzi, o zawartość multimedialną dotyczącą danej płyty, a która znajduje się gdzieś w internecie. Bezpieczeństwo, kontrola rodzicielska. Tutaj warto powiedzieć, że ten odtwarzacz, bo nie tylko w takiej wersji są dostępne, ale ten ma zdjęte te zabezpieczenia regionalne. Języki, tak jak wspomniałem, w menu OSD, czyli w interfejsie, nie ma języka polskiego. Czekamy na to. Natomiast we wszystkich innych ustawieniach jak najbardziej, no, chodzi o to, żeby domyślnie wybierany był język menu, ścieżka dźwiękowa i napisy. I jeszcze różne opcje, wygaszacz ekranu, automatyczne wyłączanie, zarządzanie, sterowanie CEC, przywrócenie do ustawień fabrycznych, aktualizacja oprogramowania. Przy okazji możemy sobie sprawdzić. Mamy najnowszą wersję. Buda. Czy te informacje z internetu mają być zapisywane na jakiejś zewnętrznej lokalizacji, czy też na pamięci wbudowanej wewnętrznej urządzenia? Tyle możemy wyczytać o naszym odtwarzaczu. Thank you.
To urządzenie potrafi też podobno znakomicie upskalować obraz o niskiej rozdzielczości do rozdzielczości wyższej. Zobaczmy więc, jak to działa. Mamy płytę DVD. Mamy obrazy SACD w formacie DFF. I jak widać, system sobie z tym doskonale radzi. Natomiast tutaj mamy płytę w formacie ISO i jej magnetar po prostu nie widzi, ale producent od razu to zastrzegł, że takich plików to urządzenie nie odtwarza.